Były najlepsze w sezonie zasadniczym, teraz rozpoczynają drogę na szczyt w play-off. Koszykarki Ślązy Wrocław podejmą w sobotę i niedzielę basket Gdynia. Wrocławianki ze spokojem podchodzą do pierwszych meczów tej fazy, są dobrze przygotowane i myślą o każdym kolejnym spotkaniu. Celem jest awans do czwórki w jak najkrótszym czasie, czyli 3 meczów. Pierwsze spotkanie w sobotę o 18:00, mecz numer 2 jest planowany na niedzielę na 18:30. Areną obu starć będzie hala AWF-u przy Paderewskiego. Zostajemy w tym obiekcie, bo w hali sportu walki w sobotę drugi mecz ćwierćfinału play-off drugiej ligi koszykarzy. Reuben Gimbasket podejmie Sudety Jelenia Góra. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną Sudetów 77-69. Wrocławianie nie wytrzymali nieco presji i zabrakło im koncentracji przez pełne 40 minut. Na pocieszenie, że przez spory fragment meczu prowadzili i koszykarsko są na pewno w stanie podnieść rękawice. Początek spotkania w sobotę o 13:00. Kończąc wątek koszykarski, zapraszamy jeszcze na weekendową inaugurację 34. edycji ALK Wrobasket. Koszykarze amatorzy po krótkiej przerwie znów wracają na parkiety. W sobotę będą do zobaczenia w hali sportu walki AWF-u, w tej, gdzie swój mecz rozegra Gimbasket. Po drugoligowcach czas na amatorów, mecze od 15:10 do późnego wieczora. W niedzielę granie w hali Uniwersytetu Medycznego przy Wojciecha Zbrudzewa, plan identyczny. Inauguracja o 15:10, ostatni mecz rozpocznie się o 21:00. Teraz siatkówka, czekamy już na niedzielne, kolejne w sezonie spotkanie z Wolej Wrospartan. Jak zwykle 3 mecze i oby porcja dobrego widowiska. O 10:00 w hali Przykrajewskiego na parkiecie zaprezentują się Invictus Wrocław i JJ International. 70 minut później początek meczu Elektron Wrocław Zenit, a na koniec dnia starcie Fata Morgany i Korków. Ten mecz od 12:20 będzie się działo, zapraszamy do kibicowania. Pozostajemy przy dyscyplinie. W hali Gwardii od piątku do niedzieli będziemy wspierać wrocławian, którzy powalczą w półfinale Mistrzostw Polski Juniorów. Sobotnia rywalizacja będzie wyjątkowa, bo gwardziści zagrają ze Skrą Bełchatów. Tego samego życzymy naszym seniorom. Ten mecz rozpocznie się o 17:00. Wcześniej KS Łódź zagra z Jokerem Piła. Na deser w niedzielę 2 spotkania. O 10:00 Joker kontra Skra, w południe Wrocław kontra Łódź, a później uroczyste zamknięcie turnieju. Na koniec weekendowego flesza jeszcze zaproszenie na lotnisko w Oleśnicy. Nowe zawody dla kierowców amatorów. Odcinki o długości 5 km, zróżnicowana nawierzchnia. Time for Rally Cup to wyścigi dla kierowców, którzy nie posiadają licencji ani homologacji. Pierwsza runda w niedzielę, a zainteresowanie startem było ogromne. Lista uczestników jednak już dawno zamknięta. Widzimy się w niedzielę o 9:30 na lotnisku w Oleśnicy. Emocje wyścigowe gwarantowane.